Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, odcinek dla mnie ostatni w tej sesji nagrywkowej, dla was chyba już też powoli, przynajmniej dla tych, co już normalnie wracają do pracy, już jutro, bo już we wtorek, a dziś poniedziałkowy. Dla uczniów, studentów oczywiście nic nie zmienia, bo dalej będzie wolne. Jak święta minęły, calutkie, powiedzcie, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. W sumie jesteśmy przy budowie tunelu świętego Gotarda, to tak nawet troszkę świątecznie. Może nie, że święty Gotard ma coś związanego ze świętami, ale tak ładnie zabrzmiało. Dobrze, pojechał nasz pociąg. Gdzie jest nasz drugi pociąg? Ty jedziesz po urobek teraz. Dobra, ci wrzucimy jeszcze wagonu tak w luj, bo ty się z tym zesrasz. Serio, powinniśmy drugi pociąg zrobić, tak myślę o tym coraz głośniej w głowie. Szczerze to po prostu zrobić tak, żeby jeden wypuścić, drugi dopiąć go gdzieś tu. No, tu ulepszymy, spoko, puścimy równolegle dwa tory. No, tak zróbmy. Tramwaj parowy, nie, to dupa. Ulepsz stację na dwa. No zrób to. I puśćmy trasę. Równoległo znaczy się. Mhm. Tam pod koniec tylko będzie element spięcia. 10 tysięcy. Oczywiście jak już jest wykonane i dużo roboty, wiecie, siłowej, to nie, już to przestaje być problemem takim ogromnym. Zrobimy to tak, że teraz trzeba usunąć tę sygnalizację cholerną. Co jest zduplikowany segment, o czym ty mówisz? Mhm. Ten wie jak jeździć, spoko. Towarówki trzeba tu będzie tylko dać przestawkę jakąś potencjalną. Mhm. Ładny transporcik im zrobić. Pa pa para pa. Da, da, ra, pa, ra, ra, pa, pam. Zaraz się zesram, jak to będę robił. Już widzę, teraz patrzę na to i już po prostu widzę, ile problemów logistycznych ja sobie zaraz sprawię. Zrób coś takiego. Usuń to połączenie. Halo. Co jest? No i brawo. Jedź tędy. O chuj. Powiedz, że się zmieścisz. Dobrze, już się bałem. Jedź dalej. Jedź dalej. Ja to porobię punktami trasy, wiecie co? Tę mapę. Bo na rzadko się zrobię na tej mapie. Coś takiego. Ile będzie mnie kosztował cały nowy pociąg? 300 plus. Pod milion. Dobra. Raz. 7, 8. Na razie nie bierzmy. Dobrze. Mhm, dobra. Po kolei. Wyjeżdża pociąg jeden. Z którego toru wyjedziesz? Z tego. Dobrze. Jedziesz tędy. Zróbmy punkty trasy. Wyjeżdżasz, jedziesz tędy. Tym torem. Potem jedziesz sobie. To będzie do powrotu. Potem jedziesz sobie tym torem dalej. Aha, przejeżdżasz przez ten punkt toru. Potem jedź tamtędy. Potem pojedziesz tu. Mhm. Dalej tędy jedziesz. I dobra. I wracając. Wracając musisz pojechać tę trasą. Super. Jedziesz.
I tu już nie zmieniasz toru, jedziesz cały czas prawym. I tu pojedziesz już potem, tak, prawym, dobrze. Prawym i sprawiedliwym. Nie, dasz sobie jeszcze jeden punkt trasy tutaj. Dobra. I teraz zmodyfikujemy tę linię. To znaczy, ty wsiądziesz na pewno na linię budowa tunelu, tylko teraz budowę tunelu trzeba zmodyfikować. To znaczy, budowa tunelu będzie wyglądała teraz tak, że jak wyjeżdżasz stąd, jedziesz tędy, dobrze. Z prawego pasa? Z lewego powinniście jechać. Dobrze. To jedziesz tak, tym pasem, tym. Altdorf North. Dodajesz dworzec. Ten. Jedziesz sobie tym torem. Przez to sobie przejeżdżasz. Hop. Przejeżdżasz sobie przez ten punkt trasy. Albo nie, tego nie musisz. I potem jedziesz sobie... Nie, no tędy sobie jedziesz, tak? Bo tamto jest do powrotu. Mhm, dobrze, jedziesz sobie, jedziesz. Dobrze. Jesteś po Adorfsau, więc wyjeżdżasz i jedziesz na ten punkt trasy. Na powrót. Ok, wracasz drugim torem. Wracasz drugim. I tu jedziesz potem w tamtą stronę. Masz jechać tym torem. Co jest? Halo? Zielony. 5. Daj ci to. Czyli przez punkt 4. A, zjebałem. Nie, no dobrze. Powinno już pójść dobrze teraz. Wybrałeś dobrą... Nie, absolutnie nie wybrałeś dobrej trasy. Dlaczego? Kurwa, co jest? Przepraszam. Ale wszystko szło już dobrze, no. A, wiem, czemu może być źle. Bo brakuje tu zjazdu jeszcze jednego. Kurwa, pieprzone tory. Ty to się zawróć w ogóle. I jeszcze raz. I teraz powinno już iść dobrze. Jeszcze raz przyjrzyjmy się trasie. Wracasz. Dobrze, zajebiście. O to chodziło. Tak, czyli nie ma po prostu wlotu na stację. Nic ja teraz z tobą zrobię. Pajacu. Czyli to trzeba wypierdolić, tak szczerze mówiąc. Ta pasażerska mnie tylko wkurza, szczerze mówiąc. Nie jeździ nią dużo ludzi, jest tylko irytująca. Oby mi tylko pieniędzy na to starczyło. Zaraz mi nie starczy. Proszę. Dobra, pieprzyć, to bierzemy kredyt. Możemy nie dostać medalu za to, ale trudno.
No zaraz kurwia dostanę, słuchajcie tutaj. Boże, jak ja nienawidzę duplikowanych segmentów. Kurwa mać, nawet nie wiecie, jak bardzo ja tego nienawidzę. Dobrze. Brawo, wymyśliłem ci coś. Ty się zatrzymujesz. Ty się obracasz. Teraz stop, obracasz się, zatrzymujesz się. Punkty trasy. Jeździsz tym punktem trasy. Od teraz. Nie wiem, i tym. Dobrze. Jeszcze raz. Teraz przegląd linii pasażerskiej. Dobrze. Jedziesz sobie z Lucerny. Nie, nie, nie. Zanim pojedziesz tu, to usuwasz. Nie, 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 nie. To ci też usuwamy. Jedziesz sobie tędy i se wracasz. Dobrze, teraz ty jedziesz. Dobrze. Pierdolony kredyt. No, że ja nie pomyślałem o tym zupełnie. Spieprzyłem to makabrycznie. Wręcz koncertowo bym powiedział. A co się stało tu z urobkiem? Za to, że zamienialiśmy te tunele, to tak się zjebało? Czy po prostu podciągnęliśmy tutaj tor? To dlatego? Nie wiem, zaraz się okaże. Zjebałem coś dosyć ostro. Narzędzia do tunelu też mi zniknęły. Zapotrzebowanie. Jakbym coś zjebał. I se wracasz. Dobrze. 40. Dobra, 100 tysięcy. A, zły jestem. Niepotrzebnie ten kredyt wziąłem. Tu jadą ludzie jacyś. Tu nawet ktoś czeka, patrzcie, o dziwo. I tu na przystanku nawet ktoś czeka. Ej, tu jeżdżą, słuchajcie. Tylko, że to pewnie jest tak absolutnie rentowne, że... Dobra, teraz mi wszystko jest nierentowne. To się nie dziwię. O Boże, niepotrzebnie. Zły jestem na siebie teraz. Tak to zrobiłem. Już możesz jechać, hej. Co wy zrobiliście? Znowu odjebaliście. Odjeb mi tu jakieś sygnalizatory, no. Przepraszam, nie tu. Dobrze, teraz możesz jechać już, prawda? Możesz. Dziękuję. Dobrze, jadą. Brawo. Pokaż mi sam Altdorf jeszcze. No jest nawet zaopatrzony ładnie. I rośnie mu skomunikowanie z drugim miastem. Czy moje towarowe linie są rentowne? Tak, są. Zbudujemy warsztat 100 tysięcy, patrzcie. Budowa tunelu przestała być rentowna. Te dwa pociągi są drogie, to prawda. Ale już się kamienia zaczęło gromadzić z powrotem dużo, więc może to wyjdzie jakoś ok. Ten dopiero jedzie. A na co czekasz? Na kogo tym razem? Aha. Dobrze. Już chyba w miarę zaczynamy te światła rozumieć. Częściowo system segmentów tych świateł. Zaczynam, ale to i tak pewnie zaraz będą z tego przeróbki, jak zaczynam rozumieć zaraz jakieś nowe moje błędy. Ale dobra, trudno. Jak to już powiedziałem, tak pewnie się wydarzy teraz. No, ale cóż, zdarza się. Zdarza się i najlepszy. Tak, tylko w ogóle bardzo dobrze, Ignacy, że zrobiłeś to na dwa tory. To bardzo przydatne z twojej strony. Te 100 tysięcy wydane na pewno nie byłoby ci potrzebne tutaj, prawda? Ale jeździ, słuchajcie. Jak coś wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że to nie jest głupie. Tak trzeba powiedzieć. Bo to jest mądre sformułowanie, którego możesz użyć, żeby uzasadnić swoje gałgaństwo. Hej? Jaką wolną trasę? Popierdoliło? Już? I ruszyli, dobrze. Tak, bo ten segment nie był oznaczony z tamtej strony. Jakby on blokował segment, bo jechał po tym torze.
ten wjechał pierwszy, więc ten zaczeka teraz. Dopiero jak ten minął, to ten może wjechać na swoją stację. Ten wjeżdża, przejeżdża przez stację. No kurde, to zaczyna działać, patrzcie. Cały ten nasz system logistyczny zaczął działać nagle. Ten jedzie i ten zjeżdża na swój tor. Coś ty zrobił znowu złego. Nie powinieneś tym torem jechać, zupełnie. Ty powinieneś wracać innym torem. Dobrze, po Lucerni, po Lucern do Aldorfu. Z Aldorfu jak wracasz do Lucerny. Masz przejechać przez ten punkt trasy. Ty masz jeździć tylko po tym torze i nie blokować mi niczego. Na przyszłość już, kumplu. Teraz sobie już pojedź jak pojechałeś, spoko. Ale później masz już jechać dobrze. 200 tysi. Dobrze. Cóż to jest? O Boże, strajk. Robotnicy mieszkający w mieszkają w zatrważających warunkach i muszą wydawać swoje dniówki w wysokości 3 franków i 90 centymetrów, chyba centów, na żywność. Kwatery i sprzęt, a na również na naftę do lamp. Przynajmniej dostają codziennie litr wina, który osładza im niedolę. Jednak to im najwyraźniej nie wystarcza. Zablokowali wejście do tuneli i wrócą do pracy dopiero, kiedy ich dniówka wzrośnie 1 franka. Co robić? Jeśli nie chcemy zapłacić, możemy wynająć policję z kantonu Uri, żeby pobija przywódców. Możemy też pójść na ustępstwo i sprawdzić wentylację tunelu. Dodatkowe jednostki kamienia. Będziemy musieli ponosić miesięczny koszt w wysokości. No, zapłaćmy. Humanitarysta, niech będzie. Niech to będą jakieś tam większe koszta. Ciekawe, na co to się będzie przekładało teraz. Może przy budowie będą większe koszta, nie wiem. Dajmy tempo szybsze. Przynajmniej zrobiliśmy medal. No pewnie tego nie zrobimy teraz. 85. Jesteśmy już w połowie, może się uda. Później będziemy musieli przeprowadzić tylko linię tam chyba. Pokrycie Aldorfu jak wygląda? Towarowemu, nie pamiętam. Jakoś. A jak narzędziowe? Patrzcie, tunel jest cały zapachniony narzędziami. Ciekawe. Niewiele narzędzi już tu wieziemy. Bardzo niewiele. Zapchaliśmy trasę? No to wygląda. A ty się nigdy nie ulepszyłeś, kumplu? To dziwne. Aldorf ZTM jest tylko nierentowny. Aczkolwiek Lucerna jest rentowna. To ciekawe nawet. Dwie osoby tu czekają i jadą trzy. No. To jest dopiero produkcja, co? Tutaj też sobie konsumują elegancko. Pociągi nie zablokowały się od dawna. To jest ich wielki sukces. Ten się zablokował, ale tylko dlatego, że ten musi zjechać teraz z toru. No i jo. I ten jedzie prawym torem. No kurde. Tak, to człowiek może pracować od razu. 40. Dobra, ty jak wrócisz, szybciutko cię wyślemy do tunelu, do depo. Dokupimy ci ze 2 wagony. Żebyś też 40 jeździł. Szybciej to pójdzie wtedy wszystko. Wróć sobie na swój tor teraz, ładnie, dobrze. Szybko zrzucaj towar. Do zajezdni szybciutko. Ok, elegancko, kup mu 2 wagony otwarte. I do trasy, budowa tunelu, go. Kolorki. Wszystko na... Ty byłeś jaki? A, już ci się popsuł kolor cały. Żółciutki będziesz, ładny. Bo tamten nie pamiętam, jaki miał kolor. A, ten mu wjechał pewnie znowu. Dobra, wszystko jedzie. O, pełny wagon jeździ. No i to jest, słuchajcie, coś, czego mniej więcej oczekiwaliśmy. Żeby dało się jeździć w taki sposób, który będzie godny. Państwo polskie odzyskuje godność. Dobrze. Czy tu nie zrobiliśmy jeszcze jakiegoś depo po drodze, żeby mu dołożyć wagonów? Albo na 16 jeździmy może. Nie przesadźmy też z drugiej strony, nie? Jedzie następny pociąg po urobek. To już ten powiększony jest. To duży plusik. Kolejna 40 wywieziona zaraz będzie. No ładnie to idzie. Nurtujemy jeszcze ta kwestia tutaj, z tymi narzędziami. Ten do budowy tunelu, że mamy takie małe zapotrzebowanie. Albo, nie wiem, nie produkujemy, albo mamy za dużo wozów. No, produkcja jest w maksie. No tu jadą 3. Chyba po prostu przepchaliśmy trasę za dużą ilością narzędzia do tunelu. No, zaczyna być za dużo pojazdów.
Ej, wróć do depo. Wróć do depo. Mhm. Sprzedamy z dwa. Zaczynają być za drogie. Gdzie ty jesteś? Tu. A ty? Tu. Z dwa mówię, sprzedajmy. Bo widocznie jest ich za dużo. Mhm. Chyba, że je skierujemy na tą linię narzędzia. To dobra, to jedźcie, nas budujemy warsztat. A ty... A pojedź na Adrf narzędzia. Tak zróbmy. W sumie nie musimy tych wozów sprzedawać, nie? Bo mogą się do czegoś przydać. No dobra. To coś w miarę zminmaksowaliśmy, to może. 8 wozów. Zbudujemy warsztat 15. I tak mają zapełnienie. Narzędzie do tunelu. Patrzcie, jaki pusty jeździ. Czemu się nie produkujemy tam narzędzi? Dziwne to jest. To przeżerają inne? No, nie pasowało mi jakoś. Znaczy, to ma też mało produkcję, nie? Bo on wymaga tylko 20, więc to też może dlatego. Ale to jeżdżą już na pusto. Nie jestem pewien. Dobra, pociągery moje jadą. Dziarskie, pełniutkie, uśmiechnięte. No 40 pasażerów, 40 urobku. Kurde, patrzcie, nie wyrabiamy z trasą. Tylu chętnych. To jest moja teraz druga najefektywniejsza linia. Panie dobry. Tośmy zrobili linię. Dobra, jak tak jesteście fajni, to kurde, no coś wam dorzućmy. Zrobimy ci coś takiego, że... O nie, to będzie masakra. Ale wszystko dla depo. Tu? Coś takiego, o. Działa! To działa! A nie, zupełnie nie działa. Teraz działa. Pięknie. Dobra. Chodź tu, kumplu, jak pojedziesz. Zrzucisz ludzi, ja cię wyślę do depo i dopiero potem wrócisz na trasę. O. Teraz to ze dwa wagony mu wrzucimy nawet. Tak, i będę hojny. Mhm. Ty jesteś na plusaku, nie? Jeździsz to akurat dobrze. Dobrze o tobie świadczy, o tak powiem. No, ze dwa wagony to lekko mu wrzucimy. Także miał 32 pojemności. Pauzujmy. Nie, do zajezdni jedziesz, kumplu. Ci ludzie muszą się wyteleportować. Stąd. I dopiero ci teraz dorzucimy ludków i pojedziesz na trasę. Tak zrobimy. Zaraz kamień skończymy wywozić. Ty, patrzcie. Kup obciągi. Stwórz linię. Jedziesz. Ty byłeś czerwoniutki, trzeba cię pokolorować jeszcze. Jeszcze raz, szczegóły, kolor. Tak, wiesz. Jebutny. Dobra. I co teraz jeździ już? 450, 460. No, zrzuciliśmy towaru. Miło. To co, następny pociąg jesteśmy porobieni? Kurde, to by było szybko. Który jest? 80 rok. 5 lat jeszcze do czasu, zobaczcie. 24, dobra. I tutaj ruszyła nasza czerwona wisienka. 32, pełny pociąg. Zajebiście. No tak to się robi. No, widzicie, teraz przestał nagle być taki nierentowny. Bo po prostu zmniejszyliśmy mu ilość. O, i pojawiały się tutaj narzędzia. To jest dobry sygnał. Że jest jakiś tam zawsze element, który potrzebują. Dobra. Jest super. Królowie gry. Dobra. I teraz powinniśmy już mieć. No. Bęk! Ukończ linię kolejową Luzern Belizon. Belin. Belinzona. Okej, okay, dobra. Połączyć trzeba miasta tylko. Dobra, zajebiście. Tunel zrobiony. Stąd możemy jechać teraz. Jak fajnie. Jak się tu jechać? To dolinką chyba, nie? Tędy i tam. Dobrze. To już wszystko wiem, dobrze.
Tu jaka ładna dolineczka, patrzcie, do jazdy jest. Dobrze. No to znaleźli fajne miejsce na budowę. Tędy sobie takim malowniczym łukiem tutaj. Kolejnym łukiem zaraz to zrobisz, może nie takim długim. I teraz tutaj łukiem sobie ładnie zrobisz. I teraz możesz zrobić taki brzydki łuk na koniec. Pierwszy pociąg trzeba puścić na trasie Lucerne-Belizona przez miejscowość Altdorf. Wiem, co zrobimy. Wciśniemy cię tu, proszę. Depo musi ucelebrować to. Dobra, zrobimy to inaczej. Kup pociąg, pruska plus bawarski jeden. Okej? Okay? I ty będziesz miał absolutnie nową trasę, która będzie absolutnie innowacyjna. Tędy. I wyjdziesz sobie na ten tor. Dobra. Nie ma żadnego... Co wy konflikty widzicie? Sam jesteś konfliktem. Dobrze. Okej. Teraz tak. Stwórz linię. Nowa linia. Nazywać się będzie... Zwycięstwo! Dobrze. Jedziesz stąd. Nie jedziesz stąd. Nie, absolutnie stąd nie jedziesz. Usuń. Jedziesz stąd. Tu. W sumie to jedziesz tak. A jak ty tam pojedziesz, to już mnie nie obchodzi. Jedziesz. Pokaż mi pociąg zwycięstwo. 3 razy? O co chodzi? On ma pierwszeństwo. Nikt nie pojechał. Chyba, że chodzi o to, żeby zaliczyć takie punkty trasy. Może 3 razy musi faktycznie pojechać. Nie wiem, może tak jest. To już przestaliście produkować? Tak, przestaje produkować. Zaraz sprzedamy moje pociągi w takim razie. Aleś to zjebał. Dobra, wracaj. Ty sobie jeźdź dobrze w sumie. Ty sobie wracaj. Jak ty teraz chcesz wrócić? Aha, bo skorzystałeś pewnie z tego super zjazdu. Dobra, ty jedziesz do depo w ogóle. Koniec tego dobrego. A się zaraz wpierdolicie na siebie. No i co? No i co teraz? O właśnie. Idioci. No po prostu debile. Dobrze, inaczej. Nie no, kurwa, po prostu idioci. Ten żeś pojechał jak kretyn najgorszy. Pieprzyć was, jedziecie obydwaj do depo. Sprzedajemy cię. 1,3 miliona. Już po prostu wszystko się zepsuło. Nagle cała moja misterna konstrukcja runęła. Sprzedaj. Mogę wam spłacić ten kredyt, żeby dostać medal? Spłać. No przecież pojechał, halo. O, tu nawet pasażerowie są. I co jest? O chuj! No to zjebałem w takim razie. To zjebałem. Bo on miał jechać z Lucerny. Jedziesz tak. Wypierdol mu tę stację już teraz. Jedziesz stąd.
potem tu, potem tam. Nie wiem, jak wy to zrobicie, ale jakoś to macie zrobić. Macie w sumie punktów trasy, dacie radę. Ten powinien dojechać już do końca. Zepsułem ci pasażerów, trudno. Tu je też zepsułem. Lucerna Altdorf, koniec tej linii. Budowa tunelu też do kosza. Koniec tej linii, dobrze. Już powinno zacząć działać teraz. Teraz ten pociąg powinien móc przejechać już w końcu, całą trasę. Narzędzia trzeba całą linię usunąć, bo tutaj już nikt nie konsumuje narzędzi. Zatem... Da się was wszystkich skierować do depo? Chyba muszę ręcznie to zrobić. 7, 4, nie. Do zajezdni, do zajezdni. Wszyscy do zajezdni, panowie. Koniec tego dobrego. A co tu się jeszcze, to konsumuje cały czas? Konsumuje. Sprzedaj. Jeden problem mniej. O! Nie przejąłem tego. Wypraw pociąg. Dobra, dwie stacje już masz. Będę musiał się w końcu tego nauczyć, bo jak ja się tego nigdy nie nauczę, to będzie jakaś masakra. Serio, tych systemów kolejowych, bo to będzie bardzo źle. No i ładnie, idźcie do kosza już wszyscy, no. Ten już jest blisko, ten dojeżdża, ten chyba jest najdalej. Pruska T3. Z ciekawości, co to za pociąg? Pruska T3. Wolniejsza, ale silniejsza. Z niemieckimi... Okej. Tak. Hopa. Sprzedaj. Ten już dojeżdża, ten jest też już blisko. Sprzedaj. 82. Nie, w czasie zrobię, tylko zjebałem pewnie z tym kredytem. No, dało się to uniknąć. Gdybym nie był gałganem, to by się dało to zrobić, słuchajcie. Ale byłem. Więc na to już nie mam żadnego wpływu. Okej. Sprzedaj. Teraz przegląd linii. Narzędzie do tunelu, usuwamy. Zwycięstwo już pojechały. 2 na 3. Co jest? Czemu nie zwycięstwo jeszcze jest? A, bo ten dojedzie do zwycięstwa, bo on przyjechał przez wszystkie stacje. I więknie. No, zjebałem, zgodnie z umową. Trudno. Dobra, moi drodzy, widzimy się już w następnej misji, która będzie wyglądała tak, że idziemy do katastrofy mostu. Nie wiem, czym to będzie, ale to już zobaczymy później. Ja byłem Ignacy, byliście wy, a to był Transport Fever. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.